Cześć, witajcie. Dziś pokażę Wam, jak przesadzam rośliny w lechuzę. Pozwoliłem sobie już wcześniej opłukać korzenie anthurium. To jest Anthurium magnificum. Korzenie są wypłukane, jak widzicie, do czysta. Aż tak całkiem do białości nie szeruje, dlatego że są większe ubytki później w korzeniach, są połamania, zniszczenia. To powoduje dużo większe kłopoty niż te resztki ziemi, które gdzieś tam zostaną przyklejone, jakieś malutkie. Lechuza toleruje takiej ilości ziemi, więc tak oczyszczoną roślinkę umieszczam w ten sposób w donicy i obsypuję lechuzą. Pokażę Wam po zrobieniu, bo będą potrzebne mi dwie ręce do tego. Spójrzcie, a tak wygląda proces przenoszenia roślin z ziemi do lechuzy. To już jest wstępnie opłukana bryła korzeniowa. Jak widzicie, teraz się odmacza jeszcze. No całkiem na sucho nie można tutaj próbować wygrzebywać tej ziemi, ponieważ się połamie korzenie. Trzeba troszeczkę dać jej się odmoczyć w wodzie. No widzicie, jaki zrobiłem sajgon w zlewozmywaku niestety. No w każdym bądź razie za 15 minut ta roślinka się odmoczy. Do końca ją oczyszczę, żeby uzyskać efekt taki, jaki pokazywałem Wam przy poprzednim anthurium, czyli taki biały, czysty korzeń, i Philodendron mamei, bo tutaj o nim właśnie mowa, będzie przygotowany do przesadzenia do lechuzy. Jak widzicie, tutaj już anthurium, to właśnie poprzednio pokazywane, już jest pięknie przygotowane w lechuzie i teraz lechuza jest sucha, ona jest tylko przelana wodą i w takiej lechuzie zostawiam ją na tydzień, będę ją tylko spryskiwał rizotonikiem, żeby szybciej się ukorzeniła. Nie podlewam, mimo wszystko, że korzenie są dość wysoko, bo jak pamiętacie, na tym poziomie doniczki, czyli prawie w połowie doniczki są korzenie. Dopiero tu się zaczynają korzenie. Nie wolno nigdy dawać niżej, bo jeśli się pomylicie i nalejecie na wskaźniku na minimum, to wody będzie do połowy mniej więcej tych nacięć i to już będzie za wysoko, już korzenie mogą podgniwać. Także pamiętajcie o tym po przesadzeniu rośliny z ziemi do lechuzy, bo jeśli roślina będzie przesadzana z mchu, bądź z lechuzy, bądź z perlitu, spokojnie możecie sobie dać jej większą wilgotność i większy poziom wody w doniczce. Jeśli z ziemi, bardzo ostrożnie z wilgotnością, bo wygniją Wam korzenie, będziecie musieli roślinkę później ratować. Tu również jest już przygotowany mały glorek, Philodendron Gloriosum, również poszedł do lechuzy. Jak wiecie, ja wszystkie rośliny mam w lechuzie. Czasami trochę narzekam, ponieważ często lubią odchorować przesadzenie do lechuzy. Nieraz gubią liście, trzeba chwilkę dłuższą czekać, aż się odbudują, natomiast jak już później się odbudują, rosną jak na drożdżach, jestem z tego bardzo zadowolony. Także wracam do Philodendronka mamei. Na tym kończę to ujęcie, dokrętkę zrobię, jak go ładnie opłuczę. I tak oto dokończyłem mycie mojego filka mamei, Mamei Silver. Tak wyglądają korzenie, które są gotowe do przeniesienia do lechuzy. Przepraszam za to migające światło, nade mną są światła LEDowe, w związku z czym taki efekt. Tak wyglądają korzenie. Ja więcej nie szoruję. W momencie, gdybym chciał doczyścić je jeszcze bardziej, gwarantuję, że będzie więcej szkód niż pożytku. To znaczy więcej korzeni połamie i wyrwie i poniszczę, niż rzeczywiście doczyszczę tej ziemi. Lechuza doskonale to będzie tolerowała. Niejednokrotnie już przesadzałem rośliny w tym stanie. Oczywiście są tacy, którzy doczyszczają szczoteczkami miękkimi do zębów, ale no bez szaleństw, możemy być też niewolnikiem takich syzyfowych prac, więc uważam, że w ten sposób doczyszczone korzenie w zupełności są wystarczające. No więc słuchajcie, operacja zakończona. Jak widzicie, roślinki przesadzone do lechuzy. Dziś przesadziłem 4 roślinki. To jest ten ostatni mamei, Philodendron, Anthurium magnificum oraz begonie Ampioxis, o ile dobrze pamiętam. Takiego maluszka ślicznie wybarwionego, prezent od Bartosza, widza kanału, którego serdecznie pozdrawiam. Tak wyglądają. Za chwileczkę pójdą do witrynki. Przy wysokiej wilgotności, którą im zapewnię przez najbliższe 2-3 tygodnie, aby się fajnie ukorzeniły, bez podlewania. To znaczy po tygodniu wyjmę doniczuszkę, pokażę o co mi chodzi. Wyjmę doniczkę z lechuzą, przepłuczę ją wodą, tak żeby lechuza znowu się nawilżyła i włożę ją z powrotem do tej doniczki bez nalewania na dno wody. I tak przez najbliższe 3 tygodnie, dlatego żeby rozwinął się system korzeniowy i żeby nie rozwijały się procesy gnil w korzeniach. Myślę, że wyczerpaliśmy temat, jeśli chodzi o dzisiejszy film o sadzeniu, o przesadzaniu roślin do lechuzy. Dziękuję wszystkim serdecznie, pozdrawiam Was i do następnego filmu.